Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Jak mam prostować drogę, skoro często jej nie widzę? Nie wiem, co mam robić. Skoro często nie rozróżniam mojej prawej ręki od lewej, nie wiem, w czym jestem, nie wiem, od czego zacząć. No dobrze jest najpierw uznać to, że ta droga nie jest równa, że potrzebuje naprawy. Każdy z nas jest grzesznikiem i o tym wiemy. Bóg nas kocha mimo wszystko, że jesteśmy grzesznikami, ale pokazuje nam, tu jest błąd, tu trzeba poprawić, tu trzeba poprawić. To tak jak ktoś zrobi ścianę, na przykład położy tynk, a właściciel przychodzi z poziomicą i mówi: o panie, tu jest krzywo, trzeba to poprawić, miało być prosto. To Bóg ma taką poziomicę, taki niwelator, którego używają do robienia dróg, do niwelacji gruntów, żeby wyprostować drogę. Tylko trzeba też umieć obsługiwać się taką poziomicą, takim niwelatorem. Jak to robić? Mamy Biblię, mamy naukę Kościoła katolickiego, mamy nauczycieli, którzy wyjaśniają pisma, którzy mówią nam, jak powinniśmy żyć, co jest grzechem, co nie jest grzechem. Wyjaśniają nam księża, biskupi, kardynałowie, papież, jak żyć. I powinniśmy słuchać. I to jest pierwszy punkt, jak prostować drogę, wypełniając przykazania. Okej. Tylko często jest tak, że ja nie potrafię tych przykazań wypełniać, ponieważ jestem słaby. Mam słabą wolę, nie mam wiary. Często żyję w kłamstwie. Często jestem dręczony przez złe myśli, oskarżenia. I ciężko jest samemu w ogóle cokolwiek zrobić. Ciężko jest samemu się nawrócić. Jak mam to zrobić? No Eliasz to był wspaniały człowiek. Mimo że był sam, nie miał nauczyciela, takiego człowieka, który go nauczył słuchać Boga, bo Bóg sam go nauczył. Taki Mojżesz też był, uczył się od Boga, czy Abraham. No to są herosi, ale ja, taki zwykły człowieczek, nie potrafię rozumieć Boga. Nie wiem, czego Bóg ode mnie chce. Nie potrafię wypełniać przykazań. Jezus powiedział, że da nam Ducha Świętego, który nauczy nas prostować drogi. I powinniśmy codziennie prosić Ducha Świętego, żeby uczył nas. Wiecie, ja właśnie dzisiaj skończyłem w łazience, w toalecie kłaść kafelki. Nigdy nikt mnie nie uczył. Uczyłem się na błędach. Często popełniając błędy i często, tak jak dzisiaj, położyłem 3 kafelki i okazało się, że niby było prosto, później spojrzałem, ej, krzywo, ale się pomyliłem. I co teraz zrobisz? Zostawisz to? Przykryjesz jakąś szmatką, nie wiem, coś tam zrobisz, żeby nie było widać, coś tam postawisz, czy zerwiesz i wyprostujesz. Ale to będzie mnie kosztowało więcej czasu, energii i pieniędzy i jeszcze została mi ostatnia kafelka. Fakt, akurat jak potnę ją, to wystarczy. I wystarczyło, zrobiłem. I później się dziwiłem, skąd u mnie taka umiejętność. No jeśli zaprosiłem Ducha Świętego i zaprosiłem także Józefa Świętego, który zna się na budownictwie przecież, to czemu miałoby mi nie wyjść?
Pamiętam pierwszy raz, jak kupiłem sobie maszynkę do cięcia kafelek i dwie paczki, ponieważ w kuchni chciałem położyć kafelki. Pierwszy raz w życiu. Pierwszy raz w życiu rozrabiałem klej. Pierwszy raz w życiu usiadłem, rozrobiłem klej. Mówię, dobra, tniemy kafelkę. Chlast, źle. Druga, źle. Trzecia, źle. Czwarta, źle. Całą paczkę rozwaliłem. I byłem taki smutny, taki zgnębiony. Depresja. Nie umiem tego zrobić. Mama siedziała obok, też próbowała, też uczyliśmy się razem we dwójkę. No nie szło. W końcu nie wytrzymałem, mówię, idę się przejść, idę na modlitwę, bo nie dam rady tego zrobić. Jeśli Bóg tego nie ogarnie, to ja tego nie ogarnę. Nie zrobimy tego. Będziemy musieli kogoś wynająć, a nie stać mnie na to. A sam chciałem to zrobić. No i wróciłem z modlitwy, patrzę, moja mama, ej, udało się. Siedziała, bawiła się i jej wyszło. I nauczyła mnie tego. No ale wiadomo, byłem na modlitwie. Duch Święty nauczy cię prostować drogi, tę twoją drogę, która jest krzywa. Bo każdy człowiek ma jakieś krzywizny duchowe. Tylko Bóg prosi nas, żebyśmy prostowali, żebyśmy wypełniali przykazania. A On resztą się zajmie. Tylko czy ty chcesz, czy może już zwątpiłeś, czy może żyjesz w kłamstwie, tak jak ja prawie bym uwierzył w to, że nie jestem w stanie nauczyć się, albo że Bóg nie jest w stanie nauczyć mnie cięcia kafelek, kładzenia ich, fugowania. Słuchajcie, fugowanie nie jest takie łatwe, ale się nauczyłem metodą prób i błędów. Uczę się codziennie rozeznawać Słowo Boże. I czasami Bóg mówi jasno, tak jak dzisiaj uczniom, którzy schodzili z góry Tabor, zadali mu pytanie, dlaczego uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz. Jezus mówi, przyszedł, tylko go nie poznali. I zrozumieli, że mówił o Janie Chrzcicielu. Nie zawsze tak było, że rozumieli wszystko. Czasami bali się go pytać na osobności. Ale przychodziły takie momenty, że mieli całkowite poznanie. Czyli całkowite. Nigdy całkowitego poznania nie będziemy mieli, ale wystarczające do tego, żeby pójść, żeby podjąć wysiłek. Bóg cię nauczy, jak go słuchać. Bóg cię nauczy, jak wypełniać jego przykazania. Tylko zaproś go teraz. Teraz, w tym momencie. Powiedz, Jezu, przyjdź i naucz mnie prostować twoich dróg. Naucz mnie. Ucz mnie codziennie. Jak mam to robić, abym mógł się spotkać z tobą. I abym mógł doświadczyć zbawienia. Bo ty mnie kochasz, bo ty nigdy ze mnie nie rezygnujesz, nawet dlatego, że jestem słaby. Ty mnie kochasz z moją słabością i chcesz przemieniać mnie, przemieniać moje życie i prostować to, co jest krzywe, co jest kłamstwem, co jest zranione, chcesz uzdrawiać. Zaproś go dzisiaj i pomódl się tak, jak potrafisz. On cię będzie tego uczył, tylko otwórz buzię. Jeśli nie otworzysz buzi, to nie zrobisz tego pierwszego kroku. A teraz rozwiązanie konkursu. Dzisiejsza nagroda, książka Umiłowana, czyli Kobieta z klasą, powędruje do użytkownika YouTube'a AS7. Gratulujemy wygranej i prosimy o kontakt w celu wysłania nagrody. A dzisiejsze pytanie związane jest z drugą księgą Samuela. Ile rozdziałów liczy druga księga Samuela? Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.